To tu dla przypomnienia nazywam się Paweł Wichter i podsumowując te prezentacje, które Państwo pokazaliśmy, chciałbym w skrócie przedstawić organizację i zasady działania, na jakich opiera się zagadka w swoim grach na świecie. Jak było powiedziane w poprzednich prezentacjach, jesteśmy globalnym grupem, którego celem jest promocja idei gospodarki opartej na zasobach. Krótką definicję gospodarki opartej na zasobach mogą Państwo zaobserwować w pierwszym materiale, ale podsumowując, promujemy wszelkie działania dążące do zniknięcia potrzeby istnienia rynku wymiany dóbr i usług, a przez to zniknięcia środka wymiany, czyli pieniądza. Następnie jak najpełniejszą automatyzację wszystkich dziedzin gospodarki, unifikację planety i rozpoznanie możliwości, jakimi dysponujemy na naszej planecie poprzez zastosowanie podejścia systemowego, promowanie idei strategicznego dostępu zamiast konceptu własności prywatnej, rozwoju samowystarczalnych systemów miejskich oraz w skrócie zastosowania metody naukowej również w wszelkich dziedzinach społecznych. Podstawową jednostką organizacyjną tego Zeitgeist są tak zwane chaptery. Są to dobrowolne zrzeszenia członków danego terenu. Generalnie wyróżniamy trzy rodzaje chapterów. Chaptery krajowe to są żółte znaczniki, chociaż teraz jak widzę mapa, przepraszam, jest troszeczkę mało aktualna, bo na chwilę obecną mamy około 70 chapterów krajowych. Następnie mamy chaptery lokalne. Są to zrzeszenia członków obejmujące dany region, land, województwo. Pięknym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie w każdym stanie mamy jakiś chapter. No i ostatnim poziomem chapterów są chaptery miejskie. Podsumowując to wszystko, na chwilę obecną Zeitgeist ma około 1000 oddziałów na całym świecie. Wszystkie te oddziały są bardzo autonomiczne. Ta głęboka autonomia umożliwia nam i w mojej opinii jest jednocześnie największą siłą naszego ruchu, ponieważ umożliwia nam jednoczesne testowanie wielu rozwiązań w podchodzeniu do różnych kwestii. Niejako ewolucyjnie sprawdzamy, czy dane rozwiązanie się sprawdza tu, czy da się je przenieść na inny teren. Komunikując się, wybieramy najlepsze rozwiązania, łączymy je ze sobą, następnie znowu sprawdzamy, a w końcu dochodzimy do modelu, który działa. Czy mógłbyś podać przykład takiego działania? Takim przykładem na przykład jest sam podział na chaptery. Ludzie kiedyś się organizowali, kiedyś to wyglądało w prostej sprawie. Było forum światowe, każdy pisał co to chciał, forum było zaśmiecone, nic nie było, był problem znaleźć jakiekolwiek informacje. W pewnym momencie ludzie sami z siebie zaczęli się organizować naturalnie w grupy lokalne. I zamiast prowadzić nieskończoną dyskusję, niezniszczoną ilość tematów w jednym miejscu, czy później przedrzeć się przez te informacje do Gehenna, promowali idee ze swoich lokalnych działań, te, które im najlepiej wychodziły, promowali je wysyłanie, że tak powiem, w świat. One znowu były testowane w innych miejscach i w ten sposób powoli, bardzo powoli, mogliśmy dojść mniej więcej do momentu, w którym jesteśmy teraz. Wtedy chapterami, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to troszeczkę luźna forma organizacji. I chaptery, i członkowie mają wysoką autonomię. Przepraszam. W przeciwieństwie do struktury hierarchicznej, piramidalnej, relacje między członkami i chapterami w naszym ruchu bardziej przypominają sieć. Nie mamy szefów, nikt nie jest wybierany na żadne stanowisko, na żadne zaszczyty. Nikt nie mówi mi, Leszkowi, jak jemu co robić.
Każdy ma taką samą możliwość głosu, ale nie znaczy to, że każdy głos jest równy. Próbujemy odejść od tego modelu demokracji a la Wolnoamerykanka, gdzie jest wszyscy jesteśmy święcie przekonani, wychowywaliśmy się w końcu w tym systemie, przynajmniej ja, że każdy głos jest równy. My chcemy doprowadzić do tak zwanego uzasadnionej zgody. Dziękuję bardzo. Do tak zwanego stosowania idei uzasadnionej zgody, gdzie nie ilość argumentów się liczy, ale ich siła. Każda propozycja przedstawiana na forum lokalnym czy też światowym musi być uzasadniona weryfikowanymi faktami. I siła tych faktów, które popierają daną opinię, jest brana pod uwagę. Nie to, czy 1000 ludzi zdecyduje, że ma być tak albo tak, tylko zgodnie z zasadą metody naukowej staramy się wybierać rozwiązania prawdziwe, a nie popularne. Wracając. Tak jak mówiłem, czaptery są bardzo różne związki między ludźmi. Prawda jest taka, że ja z Jasiem, z Jagiem znamy się praktycznie dwa lata, a dzisiaj pierwszy raz sobie uścisnęliśmy dłoń. Dwa lata praktycznie rozmawialiśmy ze sobą co tydzień, czasami więcej rozmawiałem z nim niż z Jasiem i z moją żoną. I powiem szczerze, dopiero dzisiaj ze sobą się pierwszy raz spotkaliśmy. Nie, nikt nam nie narzuca, gdzie mamy się spotykać, kiedy mamy się spotykać, co mamy robić, jak robić. Wszystko jest bardzo dobrowolne. Na tyle dobrowolne, że główną jednostką taką działania, czy pewnego rodzaju, są tak zwane projekty. Ja zdecyduję, jaką ideę chcę promować, co chcę zrobić. Jeśli uda mi się przekonać większą ilość ludzi do tego, żeby za mną podążyli, to dobrze. Jeśli uda mi się przekazać, że tak powiem, część odpowiedzialności, przekazać, co dużo powiedziane. Jeśli ci ludzie zdecydują się wziąć na siebie odpowiedzialność, pomóc mi w moich działaniach, to jeszcze. Takim doskonałym przykładem takiego podejścia do podejmowania konkretnych działań jest na przykład tak zwany Z-Day. Jest to coroczne wydarzenie organizowane praktycznie równolegle, mniej więcej w połowie marca, na całym świecie, w 300-400 miejscach. W sumie praktycznie wszystko się dzieje w ciągu jednego roku. Bez narzucenia odgórnej organizacji, nikt nie mówi gdzie, co, jak. Jest to, że tak powiem, bardzo sztandarowe nasze wydarzenie. Wydarzenia przyjmują różne formy. Od pokazu filmów poprzez wykłady, zaproszenie gości, carbona mater, psychologów, ekonomistów, poprzez dyskusje z członkami ruchu. Wszystko to, co się dzieje w danym mieście, jest organizowane i ustalane przez ludzi mieszkających w tym mieście. Następnym takim przykładem jest Zalgiris Media Festival. Podczas gdy Z-Day skupia się bardziej na merytorycznym podejściu do problemów, jakimi się zajmujemy, Zalgiris Media Festival porusza tą artystyczną duszę. W naszym człowieku jest to wspaniała możliwość przekazania przez artystów swojego poparcia dla ruchu i dla naszych idei. Niektóre formy działań mają tą samą naturę. Więc z czasem wykształciły się grupy ludzi o odpowiednich umiejętnościach, którzy zajmują się danymi zagadnieniami stale. Na chwilę obecną na poziomie światowym wyróżniamy takie sześć zespołów ruchu zajazd. Mamy Linguistic Team, to jest tak nasze ramię tłumaczy setki tłumaczy. Tłumaczy.
setki tłumaczy poświęca swój wolny czas tłumacząc nasze materiały ruchu praktycznie na 70 języków. Następnym zespołem jest developer, zajmujący się przygotowaniem oprogramowania, opieką nad serwerami, przygotowywaniem wszelkich narzędzi webowych, jakie używamy. Następnie jest oczywiście grupa, która przygotowuje newslettery i informacje dla prasy. Jest Media Project Team, grupa grafików, filmowców, muzyków, przygotowująca wszelkie multimedia, a następnie publikują te multimedia w internecie na zasadach Creative Commons, żeby każdy mógł używać. Następnie mamy Technology Team, która ostatnio słynie z tego, że przygotowuje taki serwis informacyjny Zach News. No i oczywiście Lecture Team, czyli ekipa ludzi, która przygotowuje prezentacje na dane wydarzenia, żeby przedstawić je szerszemu gronu. Mimo swojej wielkiej przewagi, jaka struktura rozproszona, ten sieciowy model organizacji ma nad tym starym, piramidalnym, hierarchicznym systemem, jest kilka problemów, zwłaszcza jeśli mówimy o ruchach o zasięgu globalnym. Pierwszą oczywiście jest bariera językowa. Samo istnie odpowiedział na to nikt. Nikt nikogo nie zmuszał, nie powiedział, że fajnie by było mieć ekipę, która zacznie tłumaczyć. Pojawiło się jedna, dwie, 10, 20 osób, które się w końcu wzięły. Dzisiaj to są setki. Drugim problemem jest to, że jeśli każdy ma coś do powiedzenia, to każdy zawsze to może. Mamy problem z wyróżnieniem wartościowych treści. W tym żeby rozwiązać ten problem, stosujemy metodę uzasadnionej zgody, o której wspominałem. Tak, nie ilość argumentów, nie to, czy się nam opinia podoba, ale to, co dana kwestia mów, jest ważna. No i oczywiście ostatnim problemem sprawa komunikacji. My rozwiązaliśmy to w ten sposób, że w każdej grupie praktycznie grupa sama ustala tak zwanego koordynatora. Nie jest to lider, nie jest to wódz, jest to bardziej łącznik. Osoba, która jest odpowiedzialna za kontakty swojej grupy z innymi grupami. Stanowi taki jakby hub, przez którego przepływają informacje. Odnośnie jeszcze kwestii wyróżnienia interesujących tematów. Ostatnio, dosłownie w zeszłym roku, z Chile, nie wiadomo skąd praktycznie, nagle na arenie ruchu zajęć na skalę światową pojawił się akcja One Planet Project. Prosta akcja polegająca na tym, żeby zaczepiać ludzi na ulicy, zadawać im cztery proste pytania. Taką akcję przeprowadziliśmy na przykład w Gdańsku, z mojego własnego doświadczenia, bo cztery zwyczajne proste pytania potrafią się przekształcić w półtorej godziny rozmowy. Na temat tego, jak funkcjonuje na świecie, jak funkcjonuje. Akcja praktycznie, tak zwanym wiralem, rozprzestrzeniła się po ruchu. Praktycznie wszystkie czatery krajowe się w tym zaangażowały. Zebrano setki ankiet oraz adresów e-mail do listy mailingowej. Powiem tak, nie byłoby zeitgeista, gdyby nie internet. Media społecznościowe, YouTube, Google, Facebook, wszystko to jest trzonem komunikacji między członkami ruchu. Ważnym elementem, tak jak wcześniej mówiłem, jest forum. Chociaż właśnie po wypracowaniu systemu czarterów troszeczkę spadło jego znaczenie. Dzisiaj bardziej promujemy interakcje twarzą w twarz, ale via internet. Używamy hangoutów, teamspeaków,
na tym speaku regularnie, praktycznie co tydzień są organizowane spotkania światowe, gdzie spotyka się 50, 60, 70 osób, koordynatorów chapterów na świecie. My regularnie w Polsce prowadzimy cotygodniowe hangouty, na które zjawia się rewelacyjna suma, jak dla nas suma, przepraszam, rewelacyjna liczba, jak dla nas 20-30 osób. Chociaż wtedy, jak już jest nas więcej, to się przerzucamy na Facebooka ze względu na technologiczne ograniczenia hangouta. Mimo, że używamy w głównej mierze mediów społecznościowych i form komunikacji, które już zostały opracowane, nie zadowalają one nas w pełni. Dlatego samoistnie powstały takie portale, jak na przykład The Zeitgeist Chapter, gdzie kilkoma kliknięciami każda osoba w każdym zakątku świata może stworzyć stronę z chapterem. Zeitgeist, serwis informacyjny promujący najnowsze odkrycia naukowe, technologia, robotyka, komputery, psychologia, nauki społeczne, wszystko. Media Project, miejsce swobodnego rozpowszechniania grafik przygotowywanych przez sympatyków grup. No i najnowszy nasz wynalazek, czy tak to mówię, to zatem Netflix, nasz własny Facebook. Miejsce, gdzie możemy tworzyć sieci społecznościowe nie tylko z lokalnymi chapterami, ale wychodzić troszeczkę dalej. Poznawać ludzi z innych krajów, innych kontynentów. Podsumowując, tak wygląda organizacja Robo Zeitgeist na świecie. Szczegółowo jak to wygląda mniej więcej w Europie, a później w Polsce, powiedzmy kolejny.